Ja chciałbym przede wszystkim podkreślić tutaj wyjątkowość tych wydarzeń, które są zaplanowane tutaj właśnie w Wałbrzychu, w hali Aqua Zdroju. Ta wyjątkowość polega przede wszystkim na tym, że jest to jedna z dziedzin, dyscyplina, która jest oprócz tego, że dyscypliną w pewnym sensie sportową, ale jest także pewną też taką widowiskową dyscypliną, która w sposób szczególny, myślę, daje tutaj takie wyjątkowe poczucie pewnych walorów estetycznych, które są podczas tej imprezy prezentowane. Drodzy Państwo, są to krajowe mistrzostwa i tutaj myślę, że w szczegółach organizatorzy, w szczegółach Państwu przekażą, na czym to będzie polegać. Impreza trzydniowa, co jest bardzo istotne, bardzo ważne. Multum gości, które przewidujemy, że powinno się tutaj pojawić, ale także i tych uczestników, którzy bezpośrednio będą brali udział w poszczególnych dyscyplinach tanecznych. Mogę Państwu tylko teraz powiedzieć kilkanaście liczb, żebyście mieli świadomość, co się będzie tutaj przez te najbliższe trzy dni działo. Prezentacji będzie 1210, ilość numerów startowych, które zostały nadane, to 598, sędziów jest 16, dwóch skudzinerów, dwóch prowadzących, dyplomów prawie 3000 sztuk, medali złotych prawie 400, tyle samo medali srebrnych, brązowych, trochę mniej medali tych za czwarte, piąte, szóste miejsce, około 200 pucharów. Największa ilość tancerzy w jednej prezentacji to 107 osób jednocześnie występujących na parkiecie. Najbardziej obsadzona konkurencja, 82 podmioty startujące w jednej konkurencji. I konkurencji jest w sumie prawie 40, to też chciałbym Państwu uświadomić. Ale największą i istotną rzeczą jest to, że to są eliminacje do Mistrzostw Europy i do Mistrzostw Świata. International Dance Organization i te kwalifikacje powodują, że na te trzy dni przyjechały, nie można powiedzieć, że przyjechali sobie tancerzy. To przyjechali de facto ci, którzy walczą o możliwość reprezentacji nas na tych imprezach. To są tak naprawdę czołówka polskich tancerzy zajmujących się jazzem, showdancem i mini production i production.